Nicole Scherzinger skończyła właśnie 46 lat. Niejedna nastolatka może pozazdrościć jej figury. Zdradziła sekret dbania o swoją sylwetkę i przyznała, że połowę życia jest na diecie. Nicole Scherzinger już jako mała dziewczynka odkryła w sobie pasję do tańca. Najbardziej znana jest z występów w zespole Pussycat Dolls, najpierw w charakterze tancerki, a potem także wokalistki. Nicole Scherzinger ma boską figurę, z okazji 46. urodzin celebrytka wrzuciła do sieci filmik, pokazujący ją w pełnej krasie. Kobieta nagrała go, siedząc w basenie, w czarno-białym bikini, które nie pozostawiło wiele miejsca dla wyobraźni. Trzeba przyznać, że czas płynie, ale dla Nicole Scherzinger jest bardzo łaskawy. Kobieta może pochwalić się nie tylko wyjątkową urodą, którą otrzymała w spadku po przodkach z Hawajów, ale także wyjątkowo zgrabną sylwetką. Dziękuję Ci Boże za kolejny rok wokół słońca. Nie byle jaki rok, prawdopodobnie mój najbardziej odważny, odważny i na nowo definiujący rok w historii. Dziękuję za radości i śmiech, zmagania i blizny. Dziękuję za walkę, która toczy się we mnie, aby nigdy się nie poddać, oraz za poddanie się i spokój, kiedy muszę odpuścić. Nawias otwierający kropka nawias zamykający. Z każdym oddechem jestem wiecznie wdzięczny za wszystko, bo to uczyniło mnie kobietą, którą jestem dzisiaj. Napisała celebrytka na Instagramie, tak Nicole Scherzinger dba o figurę. Jakiś czas temu Nicole udzieliła wywiadu magazynowi Shape i szczerze opowiedziała o przepisie na swoją sylwetkę. Przyznała, że kalorie liczyła już w wieku 14 lat i że przetestowała prawdopodobnie każdą dietę, jaka została wymyślona. Jednak dopiero gdy Nicole Scherzinger stała się dojrzałą kobietą, znalazła sposób na to, by wyglądać pięknie i żyć w zgodzie ze sobą. Co chwilę ważyłam się, w pewnym momencie obróciło się to przeciwko mnie. Zauważyłam z przerażeniem, że po ciężkich treningach moja waga rosła. Przestałam się ważyć. Miernikiem mojej sylwetki są dla mnie moje ubrania. Moje nowe motto brzmi, bądź aktywna, jedz wszystko, ale z umiarem i przestań się zadręczać, stwierdziła.